Witam wszystkich. Jesteśmy na platformie Chess Grow, na której będę miał dzisiaj przyjemność zaprezentowania jednej z partii w swoim wykonaniu i wydaje mi się, że to jest partia, która no z pewnością dla mnie jest największym sukcesem. Oczywiście już wiadomo prawdopodobnie, o którą z partii chodzi. Chodzi oczywiście o moje zwycięstwo z mistrzem świata aktualnym z Carlsenem, Magnusem. Partia była rozegrana w 2015 roku na turnieju w Holandii w Tata Steel. Na pewno już samo zaproszenie na ten event było dla mnie czymś wyjątkowym i no, robiłem wszystko, żeby dać siebie tam wszystko i wypaść jak najlepszej strony. Wydaje mi się, że no, dużą wagę też miało to, że nie specjalnie się nie spaliłem przed tym startem, choć oczywiście był. Spotkałem się z zawodnikami z czołówki światowej, no a tutaj właśnie taką moim największym sukcesem było zwycięstwo z mistrzem świata. Trzeba przyznać, że to było, graliśmy w partii numer 3. Dla mnie było to o tyle problemem z tego względu, że pierwsze dwie trwały łącznie 13 godzin, no więc z tego względu zmieniłem trochę swoje przygotowanie i nie przygotowywałem się jak normalnie, czyli raczej długo, tylko raczej stwierdziłem, że będę bardzo praktyczny i wydawało mi się, że Magnus zrobi wszystko, żeby mnie w debicie zaskoczyć, co oczywiście się stało. Więc nie przygotowywałem się specjalnie długo, tylko wybrałem debiuty, na które chcę iść, a na które nie. Więc może już przejdziemy tutaj do samej partii. D4, no tutaj oczywiście nie ma żadnej sensacji z mojej strony. I Magnus zagrał D6. To już pierwszy ruch, jak gdyby był pewną niespodzianką, aczkolwiek zdawałem sobie sprawę, że może zagrać w ten sposób. Skoczek F3, G6, C4, F5 i właśnie to ustawienie. Magnus chce przechodzić do obrony holenderskiej, tylko jednocześnie nie daje mi dużo opcji. To znaczy, przykładowo, jeśli bym na D4 zagrałby F5, no to oczywiście ja nie musiałbym grać wariantu ze skoczek F3 czy G3. Mógłbym spokojnie zagrać wariant przykładowo z E4. Kolejność, którą wybrał, unika także wariantu z gońcem G5 lub ze skoczkiem C3. To wszystko są warianty, które może nie są groźne specjalnie, ale stosowałem je wcześniej i może z tego też względu Magnus chciał mnie wybić z przygotowania. Natomiast myślałem o tym właśnie, że może chcieć zastosować ten wariant, no i przygotowałem już wcześniej, miałem przygotowaną sprytną ideę, a mianowicie zagranie B4, goniec G7 i goniec B2. Wytłumaczę tylko tutaj, że jakbym zastosował ten główny wariant z B4 na kolejność z F5 w pierwszym ruchu, no to wtedy czarne oczywiście mają ekstra możliwości i nie muszą grać D6. Mogą na przykład zagrać wariant z C6 i D5, co prawdopodobnie daje im dobrą grę. A tutaj jako, że Magnus zaczął od D6, no to ja już jak gdyby byłem przygotowany na to, że ten wariant da mi przewagę. Po B4, goniec G7, goniec B2, ja oczywiście spodziewałem się ruchu skoczek F6 z przejściem do głównego wariantu, natomiast Carlsen grał Wikanze, a także chyba mnie ocenił jako zawodnika, który woli pozycje spokojne, więc on chciał grać agresywnie bardzo w debiucie i zagrał A5. Ciekawa jest to idea, natomiast nie wydaje mi się, żeby ona była obiektywnie, żeby się trzymała. B5 i tutaj moim zdaniem następuje pierwsza niedokładność partii, czyli zagranie A4. To jest walka o przestrzeń, ale z drugiej strony no, w debiucie wiadomo, nie chodzimy dużo pionkami, a raczej wyprowadzamy figury.
Z tego też powodu wydaje mi się, że skoczek F6 było lepsze, a jeszcze lepsze było skoczek F6 przed zagraniem A5. Dlatego myślałem, jak zagrał A5, że może jego ideą jest zagranie E5. Tylko że po zagraniu E5 jest DE, koń D7 i skoczek C3. I tak naprawdę czym nie odbije na E5, no to białe zachowują przewagę. Dlatego też po A4 zagrałem E3. Tutaj też miałem możliwość zagrania, wybrania wariantu z G3 i goniec G2. Z tym, że uznałem, że goniec będzie lepiej się sprawował na diagonali F1-A6. Wynika to z tego, że jakbym zagrał G3 na przykład, skoczek F6, goniec G2, krótka roszada i tutaj po wariancie z C6. Wydaje mi się, że czarne mogą spróbować planu z goniec E6. Z goniec E6, może nawet potem król H8, goniec G8. I wydaje mi się, że goniec białych wtedy lepiej się spisuje na diagonali F1-A6. Po E3 skoczek F6, oczywiście to jest ruch normalny, jak najbardziej goniec E2, C6, BC, BC, krótka roszada. I mamy pierwszą pozycję, która jest tak naprawdę kluczowa w partii. Jasne jest, że rozegra się dużo tutaj na pionku A4. To znaczy pytanie, czy... inaczej. Ten pionek prawdopodobnie zostanie stracony przez czarne, tylko pytanie, czy czarne dostaną wystarczająco dużo gry za tego pionka. I teraz tak, chodzi o to, że jeśli ja bym zagrał od razu skoczek C3, wtedy nastąpiłoby A3, musiałbym się wrócić i po E5 moje figury stoją tak trochę nieładnie, no nie są po prostu rozwinięte dobrze i dlatego też zdecydowałem się na ruch hetman C2, co było wyborem słusznym. To jest taka zasada nie spieszyć się, to znaczy daję sobie opcję, tak, zostawiam sobie opcję, bo mogę i potem grać przez skoczek C3, a mogę spróbować też właśnie A3, skoczek C3. Magnus, oczywiście, no jak tutaj on może, jaki jest plan czarnych? Na pewno dążenie do E5. Robienie wszystko, żeby dostać jak najwięcej gry, tak, za tego pionka A4, który prawdopodobnie właśnie, którego wygram. Dlatego na dama C2 Magnus się zdecydował na hetman C7, oczywiście z ideą koń D7 i E5. Ja teraz zagrałem skoczek C3. Tutaj straciłem dość sporo czasu i oczywiście zastanawiałem się, czy silniejszy jest ruch A3, czy skoczek C3. No i jak zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, kiedy myślimy za długo, wybieramy zły ruch. Zazwyczaj jest tak, że ten ruch, który przychodzi nam do głowy pierwszy, jest prawidłowy. No i tutaj też ta zasada zdecydowanie by się sprawdziła, bo planowałem grać A3, co było silniejsze, a zagrałem skoczek C3. Po A3 nie widziałem, że na skoczek D7, skoczek C3 czarne mają ruch E5. I teraz nie widziałem, że ja z kolei mam C5, bardzo silny ruch, po którym tak naprawdę czarne nie są w stanie stworzyć sobie gry, bo na przykład po D5, co wydaje się ruchem silnym, czarne wpadają w pułapkę, skoczek bije 5, skoczek bije 5, bicie na E5 i skoczek bije D5. I oczywiście już jest przegrana pozycja czarnych. Ze względu na to, że na dama D5 następuje związanie goniec C4. Na C5 najmniejszym złem, można tak to określić, byłby ruch E4, tylko że na E4 następuje CD, hetman D6, skoczek wskakuje na E5, no i przewaga białych nie budzi wątpliwości. Ja jednak zdecydowałem się na skoczek C3, co oczywiście przewagi nie wypuszcza, ale wydaje się, że jest trochę słabsze. Nastąpiło A3, goniec C1 i skoczek D7. Na E5 planowałem zagrać wieża B1, E4, skoczek D2, no i ten pionek na A3 zostanie stracony. Natomiast trzeba też wspomnieć, że na E5 także silny był motyw z C5. E5, C5 i białe mają przewagę znowu. Skoczek D7, wieża B1. I znowu kluczowy moment. Chodzi o to, jak czarne mają szukać gry dla siebie. Mogą oczywiście zagrać E5, co wydaje się takie dość naturalne, ale wtedy wieża B3, E4, skoczek D2, no i nie widać za bardzo gry dla czarnych, bo nie ma gry przez F4
na razie, przynajmniej z tego względu, że wisi pionek na E4, a z drugiej strony D5 z początku, no to białe dostają bardzo dużo czasu, tak, bo na D5 następuje goniec bija A3, wieża musi odejść i potem nawet wieża C1 z ideą C bije D5, C bije D5, skoczek B5, no i wszystko gra. No dlatego na wieża B1 Carlsen słusznie zagrał skoczek E4. Ja zbiłem na E4. Trzeba przyznać, że no oczywiście decyzja jest to jak najbardziej zrozumiała. Z tego względu też, że na wieża B3 od razu następuje skoczek C3, wieża bije C3 i C5. I na wieża bije A3, goniec B7, rozgrywają się gońce czarnych. I tak naprawdę, no, mimo że ten pionek więcej jest na A2, no to on jest na A2, tak? On jeszcze widać go jeszcze w tej przewadze, tak? Jeszcze naprawdę, no, trzeba zagrać najpierw A3, potem goniec B2, potem A4, żeby on był takim atutem, który ma spore znaczenie pozycji. Na skoczek E4 zbiłem na E4, FBE 4. No tutaj ruch skoczek E4 był zagrany z małą tutaj z pułapką, ponieważ na FBE 4 jakbym zbił dama E4, to skoczek C5, dama H4, z tego względu, że na DBE C5 jest oczywiście goniec F5 i wisi wieża na B1. Dlatego dama H4, goniec F6. I tutaj jedyne co mi zostaje to powtórzenie pozycji trzykrotne, po dama H6, goniec G7, dama H4. No powiem w ten sposób, na pewno remis nie byłby wynikiem strasznym, natomiast jestem zwolennikiem takiej zasady, że jeśli nie mamy dużo możliwości gry z takimi zawodnikami z czołówki albo zawodnikami ogólnie od nas lepszymi, silniejszymi, no to nie ma co szybko godzić się na remisy, z tego też względu, żeby próbować jak najwięcej z takich partii wynieść i się nauczyć, tak? No, remis oczywiście byłby wynikiem dobrym, ale mówię, wydaje mi się, że lepiej nauczyć się i potem skorzystać z tego, co już będziemy wiedzieć i właśnie zachować to na przyszłość, tak? Jeszcze, no, szczególnie dla tych osób, które jeszcze są młodsze i robią i idą oczywiście do góry, tak, non-stop. Więc z tego też względu na FBE 4 zdecydowałem się na ruch skoczek D2. Widząc, że na skoczek F6 wieża B3, goniec F5, wieża bije A3. I teraz tak, tutaj chciałem się na chwilę zatrzymać, bo są dwie ważne kwestie, które chciałbym tutaj poruszyć. Przede wszystkim pytanie, jak czarne będą rozwijać swój atak. No, jasne jest, że szansą czarnych jest gra na skrzydle królewskim, czyli prosto mówiąc H5, H4, H3. Druga sprawa jest taka, pytanie, jak białe mają reagować. Czy na H5, H4 zagrać H3, czy nie zagrać H3? To jest dylemat, no, na którym myślałem sporo w trakcie partii. A tutaj jeszcze w konkretnie tej pozycji, po wieża bije A3, czarne mają możliwość od razu zagrania H5 albo odejścia wieżą. Magnus zagrał od razu H5. Ja nie jestem przekonany co do tego wyboru. Z tego względu, że wydaje mi się, że trzymanie wież by spowodowało to, że łatwiej byłoby konstruować atak, a z drugiej strony mi byłoby trudniej pionka A awansować, powiedzmy, do pola A5 przykładowo. Z tego też względu, że no, im więcej figur, tym trudniej byłoby mi to zrobić. Dlatego też, no, moim zdaniem jest to wybór słaby, natomiast oczywiście no, nie jest to niedokładność, czy nie jest to wybór, który przekreśla szansę w partii czarnych. Nastąpiło H5. Oczywiście skorzystałem z okazji i zbiłem na A8, wieża A8. I teraz A3 zagrałem. No jest to ruch taki, którego nie chciałem zagrać oczywiście, ale jako że moim planem był awans pionka A, no to nie dało się tego zrobić, że tak powiem, szybciej lub sprytniej, można też powiedzieć. Z tego względu, że na goniec B2 oczywiście jest ruch wieża bije A2, a na A4, powiedzmy hetman A7 lub hetman A5
I goniec D1, no goniec na D1 wygląda bardzo słabo, no i z pewnością nie chciałem tam stawiać swojej figury. I teraz tak, no zagrałem ruch A3, Magnus oczywiście kontynuuje swoją grę, czyli zagrał H4. I teraz jest bardzo ważna kwestia, o której już tutaj wspomniałem. Czy białe powinny zagrać H3, czy powinny do H3 dopuścić czarnych? Jest to o tyle problem, że nie da się przeliczyć wszystkich wariantów od razu. No, tutaj trzeba zaufać, że tak powiem, swojej intuicji, swojej wiedzy, nie wiem, swojemu szczęściu wyborze. Natomiast no, nie da się tego wszystkiego przeliczyć, tak? Więc no, nawet po tym, jak przeanalizowałem to dokładnie z komputerem partię, nie jestem w stanie stwierdzić, czy lepiej zagrać H3, czy lepiej do H3 dopuścić. Problem po zagraniu H3 byłby następujący. Dama D7. Oczywiście tutaj za wcześnie byłoby grać od razu G5, G4, bo na G5 jest F3. I na EBE F3, Hetman F5, FBE 2, wieża E1, po prostu pionek na E2 spada i czarne nie mają gry już. Rekompensata po prostu jest, no, nie ma jej. Na H3, Hetman D7, ja oczywiście bym musiał kontynuować swój plan z atakiem, z awansem piona. Dlatego bym prawdopodobnie zagrał goniec B2, G5, A4. I tą pozycję widziałem w partii i teraz nie podobało mi się przestawienie hetmana na E8. Hetman E8 z ideą hetman G6 i G4. Bo teraz nie za bardzo widać, jak białe mają grać. No z tego względu, że nawet jak będę próbował właśnie grać na skrzydle hetmańskim poprzez wieżę A1, hetman G6, powiedzmy A5, G4. HG4, skoczek bije G4 i do tej pozycji doliczyłem w trakcie partii. I nie byłem przekonany, czy jest ona, czy warto na nią iść. To znaczy, po pierwsze, nie byłem przekonany, czy jest w niej przewaga, a już na pewno byłem przekonany, że dużo prościej grać ją będzie mojemu przeciwnikowi. Z tego względu, no, że jasna jest zasada, że jeśli ktoś atakuje na króla, a drugi atakuje na skrzydle, no to ten, który atakuje na króla, ma większe szanse w grze praktycznej, tak? To znaczy, no, w szachach dużo łatwiej kreować atak niż się bronić. Po analizie z komputerem, po hetman E8, komputer wskazywał ruch wieża B1. Nie rozpatrywałem samego ruchu, ale idea ruchu jest następująca, że na dama G6 następuje ruch D5. Ruch D5 widziałem, natomiast nie byłem przekonany co do tej idei. No, zawsze jest tak, że dużo łatwiej analizuje się z programem szachowym niż samemu w partii. No, to jest proste, no ale niestety nie mamy tego szczęścia w trakcie, że możemy skorzystać z programu. I dobrze. Natomiast na D5 następuje G4 i pozycja otwiera się. HG4, skoczek bije G4, goniec bije G7, król G7. Komputer wskazuje, że białe stoją lepiej. Pewnie ma rację, natomiast w praktycznej grze no, tutaj wszystko się może zdarzyć i no, dalej wydaje mi się, że decyzja, którą wybrałem, czyli jednak zagranie G3, to znaczy dopuszczenie do H3 i zagranie G3, była bardziej praktyczna. To znaczy uznałem, że łatwiej będzie mi bronić króla właśnie mimo tego osłabienia białych pól. Więc zagrałem goniec B2, oczywiście nastąpiło H3, G3, hetman C8. I teraz czarne mają dwie idee. Albo zagrać od razu goniec G4, albo zagrać skoczek H7, G5. Ja zagrałem wieża E1. Nie podobał mi się ruch A4 z tego względu, że widziałem goniec G4 i wymiana gońców uznawałem, że osłabi moją, osłabi ochronę króla. Z tym, że tutaj konkretnie popełniłem jeden błąd, że na goniec G4 bicie, goniec C3, no, z ideą oczywiście awansu piona, D5, A5, bardzo nie podobał mi się ruch hetman E2. Z tego względu, że zaczyna grozić koń G4, wieża F8, no i król robi się naprawdę, robi się groźnie. Natomiast na hetman E2 komputer wskazuje fantastyczną ideę, co pokazuje tak naprawdę, że no, w szachach jeszcze jest dużo możliwości takich, które, na które ludzie nie wpadają, a
komputer oczywiście to widzi w mgnieniu oka. Dlatego na Hetman E2 wieża E1, ruch, który no, jak go zobaczyłem, to naprawdę mi się bardzo spodobał. Chodzi o to, że na Hetman E1 następuje skoczek F1 i Hetman nie ma odejścia. Jest to o tyle dziwne, że Hetman na E1 no, z początku wydaje się, że miałby odejść naprawdę dużo. A jednak okazuje się, że nie ma. No i pozycja jest oczywiście przegrana już w tym momencie. Oczywiście z tego też względu Hetman E2 było słabe. Czarne by musiały grać goniec H6. Próbować atakować punkt E3, na co prawdopodobnie musiałbym przechodzić do końcówki. Hetman D1, Hetman D1, wieża D1 i czarne grają skoczek G4. I ta pozycja, no białe mają przewagę oczywiście, bo mają przewagę pionka, ale realizacja tej przewagi moim zdaniem jest niemożliwa z tego względu, że właśnie tutaj objawił się też problem tego, że dopuściłem do ruchu H3 i zagrałem G3, no że król biały na G1 zawsze jest przywiązany do pionka H2 i nie może przejść do centrum, a król czarny zaraz jeszcze trzy ruchy i będzie w centrum. No i mimo tego, że mogę zagrać wieżę A1, to nie widać jak grać dalej. Dlatego no, A4 było możliwością, która z pewnością przewaga białych byłaby zachowana, ale ruch, który wykonałem, czyli wieża E1, no, nie jest raczej gorszy. Wieża E1 tak naprawdę przeciwdziała ruchowi goniec G4, tak? Bo teraz na goniec G4 nastąpi skoczek bije 4 i na skoczek bije 4, dama E4, goniec bije 2, po prostu mogę odbić wieżą na E2. Mistrz świata zrobił dziwny moim zdaniem ruch, bo zagrał wieża B8. Jest to o tyle dziwne, że pionek na A3 przecież powinien być, że tak powiem, atakowany z tego względu, że wtedy będzie trudniej mi go awansować. A z drugiej strony no, lepiej się skupić na ataku tutaj. I dlatego z tego też względu myślałem, że skoczek H7 jest ruchem silniejszym. Powinienem zagrać A4 i skoczek G5. No teraz muszę zagrać wieża A1, bo już nie mogę przeciwdziałać gońcowi G4. I na wieża A1 goniec G4 właśnie. I tu jest problem, bo goniec G4 wygląda bardzo ryzykownie, dlatego powinienem odejść na F1. I czarne grają hetman F5 i nagle figury czarne zaczynają być trochę blisko mojego króla. Dlatego też no, sytuacja by się robiła trochę niebezpieczna. No ja zawsze mam tutaj ideę, którą widziałem w partii, że mogę zagrać F4. No ale to oddaję pionka, którego miałem przewagi, po E bije F3, hetman bije F5, G bije F5 i końcówka jest bardzo niejasna. No mam pionka A, który jest wolny, no ale z drugiej strony czarne zagrają skoczek E4 i będą miały bardzo silnego pionka F3. Jeśli miałbym próbować wytłumaczyć ruch wieża B8, wydaje mi się, że może liczył na idee związane z C5. Chodzi o to, że może chciał rozegrać gońca z G7. Natomiast ja w trakcie partii bardziej się obawiałem z idei związanych z D5 ruchem. I właśnie ta struktura polegająca na tym, że D5 E4 i pionek H3, no to automatycznie mój król jest w niebezpieczeństwie. Na wieża B8 oczywiście odpowiedziałem goniec C3, schodząc z związania, no a przy okazji przygotowując A4, A5 i wtedy pionek na A5 jest broniony. I Magnus zagrał skoczek H7. Tutaj nie byłem do końca przekonany, jak zareagować na goniec G4 ruch. Chodzi o to, że ruch skoczek bije E4 nie jest silny teraz, ponieważ jest skoczek bije E4, dama bije E4, bicia na E2 i hetman A6. Bardzo silny ruch, który przeoczył mistrz świata. On mówił, że właśnie myślał, że już jest tutaj, że już jest praktycznie przegrana pozycja, ale dama A6 sprawia, że czarne dostają nowe możliwości i teraz właśnie widać kolejny z problemów, który z dopuszczeniem struktury H3, G3, a mianowicie słabość pierwszej linii. I tak naprawdę mimo dwóch pionków więcej nie wiadomo, czy białe mają jakiekolwiek szanse na wygraną, a na pewno białe miałyby problemy w praktycznej grze, z tego względu, że no, dużo łatwiej atakować, a w tym przypadku dużo łatwiej grać aktywniej, niż bronić się przed różnymi groźbami. Ja planowałem na goniec G4 zbić na G4, prawdę mówiąc teraz,
Hetman BG4 i A4. No teraz przynajmniej, no powiem tak, no nie byłem przekonany, że mam tutaj przewagę, ale nie widziałem też innej drogi do gry, więc zamknąłbym oczy i pionkiem A szedł jak najdalej się da. A co by się stało w tym czasie, no to ciężko powiedzieć. Na przykład ja widziałem po A4, no przykładowy wariant jest hetman F5, A5 i C5. Teraz ten wariant C5 jest ciekawy, no i czarne mają pionka mniej, ale czarne z pewnością walczą, tak? Czarne mają swoje szanse. Carlsen zdecydował się na skoczek H7. Nie jest to zły ruch. No, jak już wspominałem, ta idea skoczek H7, skoczek G5 jest ciekawa i na pewno zwiększa na mnie presję, bo coraz więcej figur jest wokół króla mojego. Ja oczywiście no, jestem wierny swojemu planowi. Oczywiście było to o tyle proste, że był to jedyny plan, który miałem w pozycji. Tutaj też, prawdę mówiąc, powoli zbliżał się niedoczas. Niedoczas oczywiście pojęcie względne, ale jeśli dobrze sobie przypominam, to jest co prawda rok 25, ale wydawało mi się, że tak miało około 20 minut. W moim przypadku, kiedy nie jestem przyzwyczajony do grania w niedoczasie, no to mogę to nazwać niedoczasem. No, są zawodnicy, którzy by stwierdzili, że jeszcze mają masę czasu do namysłu. Dlatego stwierdziłem, że będę grał trochę teraz szybciej, żeby zachować czas na moment, kiedy naprawdę będzie warto. Kiedy na przykład no, będę miał ruch 38, dwa ruchy przed dodaniem i wtedy będzie bardzo skomplikowana i ważna decyzja do podjęcia. Dlatego tutaj no, byłem wierny swojemu planowi i nie, że tak powiem, no, za bardzo nie myślałem i starałem się robić ruchy szybko. Zagrałem A4, skoczek G5 i tutaj zagrałem ruch, z którego byłem zadowolony, mianowicie wieża B1. To jest profilaktyka przed goniec G4. Chodzi o to, że to jest cała idea wieża B1, wieża A8, dama D1. Profilaktyka przed goniec G4, a oczywiście zagranie dama D1 od razu nie ma żadnego sensu, no bo wieża wtedy stoi bardzo słabo na E1. Na wieży B1 nastąpiła, tak jak mówię, wieża A8, co zresztą pokazuje, że ten ruch wieża B8, wcześniejszy czarnych, był słaby. Wieża A8 i dama D1. Z tym, że jako, że teraz wróciłem trochę figurą do tyłu, no to Magnus od razu to wykorzystał i stara się rozerwać, stworzyć napięcie w centrum i gra C5. I teraz tak, teraz się robią pewne problemy, ponieważ nie wiadomo zbytnio jak grać. No A5 nie wchodzi w rachubę, więc ja na razie zagrałem wieża B6. Taka była też idea tego całego przestawienia, wieża B1, dama D1, żeby ustawić wieżę na B6 i grozić czasem hetman A1 lub hetman B1. Hetman B1 czasem nawet z ideą wieża B8 i oczywiście jeśli hetman by zszedł, to wtedy wymiany są mi na rękę, no z tego względu, że wtedy ten pionek A będzie bardzo silny w końcówce. No i oczywiście wieża B6 to jest moment kluczowy w partii, kluczowy no, dla przebiegu jej. Po wieża B6 ja tak naprawdę pierwszy ruch, jaki liczyłem, jaki wpadł mi do głowy dla mojego przeciwnika, to był ruch hetman E6. I liczyłem i dopiero po kilku minutach doszedłem do wniosku, że on tak naprawdę przegrywa, tak? I Magnus go zagrał i mimo tego, że nie na początku nie przypomniałem sobie, dlaczego on przegrywa. Wiedziałem, że jest zły, ale nie wiedziałem dlaczego. Dopiero po chwili przypomniałem sobie, że przegrywa z tego względu, że po G4 wisi goniec. I goniec tak naprawdę nie ma obrony. Figura po prostu spada, ale to znaczy tak, no na pewno łatwo to się ogląda z komputerem, kiedy przed hetman E6 komputer pokazuje, że białe mają małą przewagę, a po hetman E6 białe wygrywają, a co innego jak się siedzi przy desce, ma się wtedy już pewnie miałem z 10 minut, robi się ruch od króla, który no, nie zna się oceny tego ruchu, no
Ja powiem w ten sposób. No, byłem przekonany, że to jest ruch, który prawdopodobnie wygrywa, ale widziałem też, że on osłabia mojego króla, więc wiedziałem, że muszę być bardzo dokładny i nie mogę odpuścić nawet na chwilę. Szczególnie, no, głównie z tego względu, że zbliżał się już taki niedoczas dość solidny, no i wiedziałem, że nie mogę dać przeciwnikowi dużo szans. Jeszcze bym wrócił do tego, jaki ruch należało wykonać zamiast dama E6. Analizowałem tę pozycję bardzo długo z komputerem oczywiście, jak się partia skończyła, i doszedłem do wniosku, że najlepszym ruchem jest ruch król H7, a to dlatego, że pozycja, można ją nazwać takim obustronnym cugzwangiem. To znaczy, że żadna ze stron nie może swojej jak gdyby z pozycji próbować poprawiać. Żaden z ruchów nie wpływa na ocenę jak gdyby tej pozycji. I przykładowo na król H7 oczywiście białe by chciały promować pionka i zagrać dalej A5. Z tym, że teraz A5 jest słabe ze względu na C bije D4. Oczywiście goniec bije D4 jest słabe ze względu na wieżę A5, ten pionek spada. Więc E bije D4 i teraz jest E3. Motyw, który jest bardzo ważny w tej pozycji, i czarne przechwytują inicjatywę po F bije E3, hetman E6. I tak naprawdę pokazuje ten wariant, jak cienka była granica pomiędzy wygraną a przegraną w tak skomplikowanej strukturze. No, Magnus był pierwszy, który zrobił duży błąd. Równie dobrze, gdyby zagrał silnie, mogłoby się okazać, że to ja zrobię duży błąd i przegram wtedy do partii. Ale to właśnie mówię, to jest ta granica, która im bardziej skomplikowana jest sytuacja, tym ona jest mniejsza. Ja planowałem zagrać na król H7 dama A1 w trakcie partii, tylko że i na goniec G4, goniec F1. To był mój plan. I wtedy zagrać A5. Z tym, że teraz znowu jest C bije D4, goniec bije D4, bicia na D4 i znowu jest ruch E3. Ta idea broni tutaj czarne. F bije E3 i hetman F5. I teraz zaczynają się problemy. Ponieważ grozi skoczek F3, grozi wieża F8, więc jedyne, co mogę zrobić białymi, to dama B1, dama A5, dama B4. I teraz czarne z kolei nie mają nic lepszego niż zagranie dama F5 i dama B1 z powtórzeniem pozycji i remisem. Jeszcze tak w gwoli ścisłości bym chciał dodać, że na król H7 komputer pokazuje, że najsilniejszy jest ruch skoczek B1. No jest to ruch, którego na pewno bym nie wykonał przy desce, z tego względu, że zupełnie on jest nieludzki. Nie ma... ciężko mi nawet ten ruch wytłumaczyć. No, jeśli bym próbował, to prawdopodobnie bym zaczął od tego, że goniec na C3 jest broniony. No ale jest to wytłumaczenie takie bardziej na siłę. Na skoczek B1 nawet myślałem, jak tutaj mogło reagować czarne, i okazuje się, że CD, goniec bije D4, hetman F8. Myślałem, że w ten sposób może mogą czarne próbować tutaj walczyć, i ocena komputera tutaj była, że niby białe mają przewagę, ale jedyny ruch, który dawał tą przewagę, to był ruch król F1. No, to świadczy o tym, że jak skomplikowana sytuacja była, tak, ponieważ no, ten ruch król F1 jest taki znowu bardzo nieludzki, tak. No i wynika to z tego, z pewnością byłoby mi trudno grać w tym stylu, tak, takim właśnie antyludzkim. Natomiast oczywiście tutaj jest jasne, jest, że obie strony dużo ryzykują i obie strony mają sporą szansę, żeby zrobić błąd. No i tak jak już wspomniałem, pierwszy ogromny błąd robi mój przeciwnik i gra hetman E6, na co oczywiście zagrałem G4, i teraz pytanie tylko, jak czarne będą szukać swoich szans. To znaczy obiektywnie pozycja z pewnością jest przegrana, ale w praktyce szanse oczywiście są. C bije D4, goniec bije D4. Oczywiście, jeśli figura więcej, to tutaj muszę robić wszystko, żeby wymieniać. Najlepiej jak najwięcej, tym bardziej, że mój król jest słaby, dlatego im mniej będzie figur do ataku, tym będzie mi się prościej bronić. Bicia E3, G bije F5, G bije F5, skoczek F1. I tą pozycję widziałem. Skoczek F1 miało swój sens, to znaczy
FBA E3, Hetman E3, Król H1 niby też wygrywało, ale w niedoczasie bardzo praktyczna jest zasada, czy może, może to nie jest reguła, ale sprawdza się metoda, żeby próbować trzymać figury blisko siebie, to znaczy uważać na to, żeby one nie stały na szachownicy daleko od siebie, z tego względu, że po prostu je wtedy prościej bronić. Dlatego też zagrałem skoczek F1 i bardziej tutaj się obawiałem ruchu F4, z tego względu, że no, pozycja mojego króla wygląda nieciekawie, z tego względu, że no, G2 wygląda prawie jak mat, oczywiście mam figurę więcej, ale tutaj trzeba było przeliczyć warianty. Ja planowałem grać goniec G4. Jeszcze tutaj wspomnę, że Magnus mówił, że nie zagrał tak, ponieważ myślał, że po koniec D3 od razu wszystko jest skończone i rzeczywiście, i to jest prawda, że wygrywa od razu. Ja muszę przyznać, że tego ruchu nie widziałem w trakcie partii. Może gdyby zagrał F4, no to wtedy bym go zauważył. Natomiast mówię o tym, bo chciałem wspomnieć o tym, że często przeciwnicy liczą za nas, tak? Mimo że coś nam się nie spodobało w partii, no to przeciwnik i tak tego nie gra, bo on widzi obalenie tego ruchu. I no, czasem po prostu jest to kwestia szczęścia, czasem po prostu jest w ten sposób. I akurat tutaj miałem to szczęście, że mój przeciwnik przeliczył wszystko za mnie. Dlatego nastąpiło EF2, a to z kolei ja przeliczyłem już. Król BF2, skoczek E4, król E1, dama F6. Oczywiście idea jest jasna, dama H4, dlatego muszę się bronić przed tym i zagrałem dama D3. To jest ofiara pionka na A4, no ale już mam... Moja przewaga jest materialnie ogromna, dlatego teraz muszę tylko dbać o to, żeby wymienić tego strasznego skoczka, który stoi na E4 i wygrać w końcówce. Wieża A4 i wieża B1. To jest kluczowy ruch, bo oczywiście groziło wieża A1. I o tym, co właśnie mówiłem wcześniej, ta wieża na B1. Wszystkie figury koło siebie. Szczególnie, że to już jest ruch 37, więc... No tak graliśmy w prawie na 30 sekundach, może czasem miałem minutę, natomiast no, na pewno nie narzekałem na nadmiar czasu, to namysłu. Dama H4, skoczek G3, oczywiście jedyny ruch, król F7, dama F3 i król G7. I to jest też moim zdaniem kluczowy moment, o którym warto wspomnieć, to jest ruch 40, czyli ostatni przed dodaniem czasu. I widziałem, że najsilniejszym ruchem w pozycji może być ruch D5, który tak naprawdę zamyka całą strukturę pionkową, tylko że z drugiej strony bałem się, że może coś przeoczę, a tak naprawdę chciałem, żeby ruch 40 to był taki ruch sprawdzony, który na pewno trzyma wygraną i na pewno nic nie przeacza. To znaczy... Taki ruch, który daje mi najmniej szans na to, że coś przeoczę. Dlatego też zagrałem ruch dama F4, który widziałem, że jedyną odpowiedzią jest dama bije F4, skoczek H5, król F7, skoczek bije F4. No i byłem przekonany, że to jest wygrana pozycja, natomiast widziałem oczywiście, że Magnus ma ruch E5 i bardzo mnie zdziwiło, jak tego nie zagrał, bo E5, DBE, 5, DBE, E5, skoczek H3. Oczywiście pozycja jest przegrana, ale z praktycznego, jak się spojrzy tutaj z punktu widzenia, to te pionki E5, F5 mogą jeszcze sprawić problemy. Na pewno była to większa szansa niż to, co zagrał Magnus, czyli zagrał skoczek G5, a ja wtedy zagrałem D5. I tak jak wspomniałem już przed chwilą, ta jedyna szansa to był marsz pionków, a tutaj ta ostatnia szansa została czarnym odebrana. No i tak naprawdę w tym momencie już byłem przekonany, że tą partię wygram. Tak, jeszcze trochę dokładności tutaj z mojej strony było potrzebne, ale no, ruchy nie są trudne i myślę, że tutaj nie wymagają komentarza. I po wieża F3 Magnus tutaj wszystko się skończyło. No, dodam od siebie, że to no, z pewnością jest to mój największy sukces, jeśli chodzi o partię jedną. Na pewno jest to też bardzo miły moment, to znaczy dla mnie jako dla szachisty, myślę, że wszyscy sportowcy trenują godzinami, dniami, miesiącami, latami właśnie
w celu, żeby kiedyś przeżyć właśnie ten moment, tak? To znaczy ten moment, kiedy wygrywa się z mistrzem świata, tak? To jest coś wspaniałego i to jest coś, do czego mam nadzieję, że wszyscy dążą. Chodzi, to jest też po prostu takie wskazanie sobie, że można więcej, że przynosi efekt właśnie te lata pracy. Dlatego też ze swojej strony mogę oczywiście życzyć jak najwięcej takich momentów wygranych i tych większych, i tych mniejszych. Wydaje mi się, albo mam nadzieję, że nasza platforma jak gdyby wspomoże właśnie w osiągnięciu sukcesów i słuchanie naszych filmików, czy nasze właśnie spotkania na tej platformie wszystkim się przysłużą i będą skutkowały sukcesami.